Siemaneczko, hardkorowy dzień, hardkorowa niedziela. Tydzień przed walką, 6 dni do walki zostało. Także dzisiaj taki króciutki vlog nagramy, co się dzieje u mnie. Dużo rzeczy cały czas, że ogarniamy biznesy, no oczywiście treningi do walki i tak dalej. Niedziela nie niedziela, ale trzeba zadbać rzeczy. Niestety hello. Mało czasu. O, hello. Hello, o, burger dla mnie przyniosłeś? Nie. O! Sama sobie zrobiłam. Tak, sama sobie zrobiłam. Mój lunch dzisiejszy. Lunch. Właśnie Kaja ogarnia tam burgery, bo jak tam ludzie? Dużo, no. Ja byłem tam wcześniej. Nie ma końca. Nie ma końca. Kolejka za kolejce. No, czy już nie ma aż takich kolejek po 40 minut. No, wczoraj to było, kurczę, cały dzień. Tak, ale... W chorobach na sobotę to w ogóle pobiliśmy rekord sprzedaży. Mm. Ile nie powiedzieli, nie mówili takie rzeczy, ale poszło dużo burgerów, ponad 300 burgerów chyba poszło. Ponad 300, no. 400. No dobra. Hardkorowe jest po prostu. No to jedź, a ja muszę zasuwać na trening i da kawki, bo zacząłem robić kawkę. O, słuchajcie jeszcze, dostałem szczękę, dwie szczęki, jedna uniwersalna, druga specjalnie dla mnie. Zobaczcie, super. Nie ma lipy, kurde, nie jakieś kanapeczki. Zajebista, także będzie fajnie ochraniać zęby. Co mamy tak uniwersalne tutaj, a też nie ma lipy biała. Też fajnie wygląda. Także powoli trzeba się pakować do walki, bo muszę tam czwartek już rano jechać, bo jak wiecie, kurde, piąte korzenia i tak dalej. Także trzeba iść jeszcze siłowy trening zaliczyć. Idziemy do kuchni, zobaczymy. Już dzisiaj dwa posiłki. Halo, dziewczyny. O, dziadek przyjechał, chociaż trochę popilnuje dziewczynę. Dziewczynę popilnuje, bo jedna śpi, druga tak. Okej, już kawki zacząłem robić. Odkorowo. Kawki, bo taka, przeważnie kawy, słuchajcie, nie piję. Ale czasami trzeba trochę popalić energię, a przetreningówki nie mam, kurde, jest trochę lipa, bo czekam na dostawę, na granicę po prostu siedzi tam i mam nadzieję, że szybko dostanę hyperpompa, to będzie dobrze. Sam post nie ma przetreningówki, masakra po prostu. Czarny kawa, trochę pobucać się, no i coś. Na trening zrobimy, o, mam tutaj gdzieś, kurde, BCA Monster. Trzeba powijać podczas treningu, czy trening robię MMA, czy tam siłowy, no to dwie miarki muszę tego sypać dla mnie podczas treningu, podtrzyma pompę. Na pewno myślicie, o, co tu się stało koksowi, kontuzję, zobaczcie jaki wylew, kurde, hardkorowy. No tak, kontuzję, nie taka kontuzja, ale kilka dni mi bolało, bo byłem na badania, zrobić badania właśnie krwi, przed każdą walką trzeba się zbadać, czy jesteś zdrowy, żeby mieć krew się leje w klatce, także musi być każdy zdrowy, żeby się nie zarazić jakimiś wirusami. To jest bardzo ważne i każdy musi zrobić sobie badania. Także sytuacja taka, że maseczka nie za bardzo wiedziała, co robi i mi przebiło gdzieś żyły pod spodem. Za hardkorowo po prostu aż mi guz się zrobił i tak się wylało. Ale wiecie, ja zawsze coś.
palec rozwalony. Wczoraj przecięłam tak do kości, aż tutaj dziurę jest po prostu, zakleję ją, się nie prostuje trochę, ale no, do walki jeszcze tydzień czasu. Się zagoi jeszcze spokojnie. To jest takie życie, słuchajcie. Zawsze coś. Jak będziemy się starać, zawsze coś, no to nigdzie nie dojdziemy i się wykruszymy. Będę gotowy na trening. Piję kawkę, przybieram się i lecimy trochę zapompować jeszcze trening siłowy, taki tylko delikatny, żeby nie było jakichś za dużo żywych zakwasów. Dobra, jedziemy na trening. Daleko jechać nie trzeba, tylko na dół. Windą. Ten weekend, słuchajcie, zawody tutaj NPC. Ja już nie organizuję tych zawodów. Tylko dużo zagranicznych przyjeżdżają. Wczoraj było pełne siłownie, bo dzisiaj wiadomo. Dzisiaj wszyscy na zawodach, ale później wieczorem wszyscy wjeżdżają się. Robię tutaj trening. Dzisiaj zaliczymy klatkę. Delikatnie, żadnych ciężarów nie będziemy napierdalać, żeby się nie spinać, ale tak i tak trzeba trochę dołożyć, żeby było i mocno, o co chodzi. Zrobiłem sporo wagi, jak widać, jest to krzyżba, się zapompujemy, ale czuję się bardzo super, bo waga około 115-117, także sam raz jest na walkę, również więcej lżejszy jestem, więcej szybki. Więcej powtórzeń, ciężaru nie dopierdalam, jak mówiłem, tylko poczuć tą pompę, żeby nie mieć hardkorowych zakwasów, bo później nie będę mógł się ruszać, zapompować trochę mięśnie, nie wiadomo, żeby była siła. Także taki teraz kilka treningów będzie w tym tygodniu. Delikatnie zapompować, szybki ruch. Krótkie przerwy i będzie dobrze. Ostatni tydzień pociskamy. Też trening jeszcze MMA, ale taki tylko delikatny. Najważniejsze w tym tygodniu, że już się nie przemęczać, organizmu nie wyczerpać, bo potrzebujemy tej siły już w sobotę, 4 czerwca. A kto jeszcze nie ma dostępu pay-per-view, to podaję linka pod spodem filmiku. Zamówcie z mojego linku pay-per-view, żeby nie było lipy. No oczywiście, będzie petarda. Dobra, stawimy trochę wysokość, okej, to musimy wyższe. Opa. Thank you.
tu fana, chce fotkę zrobić, zawsze ktoś przyjeżdża, to nie ma problemu. Zawsze można poprosić, żeby fotkę strzelić. Jest co wybierać. Dobra, my wracamy do terminu. No i na chlateczkę starczy, czuję dobrą pompę, żeby trzymać. Termin się pełny. No jak widać, jakość dużo się zmieniło. Niestety ta dieta, wszystko, gęstość mięśnia swoje robi. Teraz jeszcze brzuch możemy trochę, żeby był hardkorowy, twardy. Robimy i rozciąganie. I na dzisiaj starczy na treningu. Idziemy na górę. Tam cały sprzęt na brzuch jest. Zamykamy okno, bo klimatyzacja włączona. Dobra, idziemy z brzuchem. Zajebista maszyna tutaj mamy. Ciekawe, wziadkę zrobimy. Bo tym samym czasem pracuje i dół, i góra. Brzuch musi być twardy, bo jak kopa dostaniesz i zluzowany brzuch, to kurde od razu dupę z tym, nie? Że musi być wszystko jak żelazo. Nie kurde najdzie, będzie kopać byle gdzie, to będzie się odbijało ciosy po prostu. Dobra, jeszcze troszkę na strefę MMA, ale tu też mamy brzuch, jeszcze dobijemy. Rozwodnienie bardzo ważne. Zauważyłem też, jak BCA pije podczas treningu, to więcej energii, więcej pełnej mięśnia. A wiadomo, jak na diecie jesteś, no to ten gdzieś mięsień trochę słabiej się pompuje. No chociaż teraz nie potrzebuję jakiejś pompy przed walką, to jeszcze lepiej, że mniej się pompuje, ale cała regeneracja, wszystko, jak ktoś tam pierdolił, że BCA nie działa, to puchnij się sobie łeb. Lepiej się dowieźć na bolanie. Bierzesz gony. Nieźle. Teraz robimy trochę rozciąganie. Nogi. To wiadomo. Trzeba się porozciągać. Ten tygodniu już nogi nie trenuję, bo po prostu ciężki treningi nóg, strasznie ściąga nogi. Ciężko się rozciągać przy każdym treningu, powiem prawdę. Będziesz tam na początku, a później jest lepiej. Dobra, nagrywam. Rozciągamy się na jedzenie. Trzeba zadbać, trzeba zjeść burgerka hardkorowego, że te kalorie
odrobić. 300 gramów wołowiny podwójnej zawsze jem. Muszę zadzwonić, bo kolejka jest, powiem prawdę, ciągle, bo nie dostaję jedzenia ciągle. Jak się dodzwonimy. Mój burki. Nie odpowiada. No co jest grane? Kurde, muszę tam mieć porządek zrobić. Dlaczego dzwonię i nikt nie odpowiada? Nie może być tak. Wiem, że jest kolejka, wszystko, ale telefon musi być odebrany. Zaraz próbujemy jeszcze raz. A jak nie, ciekawy kto tam robi. Na odpowiadanie teraz. Nie mogę się dodzwonić, bo niestety mają teraz przestranę. Dobra, ja się rozciągam dalej. Zobaczymy, jak mi zrobił burger szybko. Wiecie, jak to jest z interesem. Niestety to jest plusy i minusy swoich interesów. Naprawdę wszystko trzeba pilnować na maksa. Jak już popuszczasz nic, no to niestety, kurwa, gdzieś ten biznes ucieka i nie ma porządku. Dlatego hardkorowy boss musi zawsze być i powiedzieć, kto tu rządzi, kurde. Szpagacik. Już trochę brakuje. Ale tak w miarę nie jest źle, też nie chcę za bardzo się tak wysilać. Jeszcze trochę się rozgrzałem, ale tak jeszcze. Będzie dobrze. Dobra, idziemy tego burgerka. Będziemy pokazywać tutaj. No wiem, dlaczego się nie mogę dodzwonić, bo zobaczcie, ciągle kolejka tam się nie zmniejsza. Nie jest jakaś wielka, ale ludzie też zamawiają po 5 aż 10 burgerów naraz. A wiecie, tyle burgerów przerobić, to trochę jest roboty. Ale dobrze jest. Byłeczko. Zaliczamy byłaczko, bo tu nie ma wielki burger. Dziewczyny robią tutaj bałagan. Ciepła woda, coś tu leci. Zimne wody. Zimne. Z kranu jest dobra woda, słuchajcie. Nie ma co się przyjmować, bo ktoś tam mówi, ja tylko z butelki piję. Butelki, szkoda butelki, słuchajcie. Wyjemy z kranu. Jest dobrze byłaczko zliczyć. Byłeczko, burgera. Tyle ludzi jest teraz, jeszcze patrzę, kolejka jeszcze większa i boss się nie może dobić do burgera. Ale słuchajcie, zobaczcie, co tu mamy. No, tylko szkoda, że pojedyncze mięsa, ale mi wyratuje sytuację, słuchajcie. Bo Kaja tutaj jadła, połowę drogi rzuciła i nie dojadła. Także byłeczko i hardkorowy burger. Kurde, zimny tylko już jest. A, zimny, ale spróbuję, czy zimny jest dobry, bo zawsze ciepły jadłem. No, powiem, zimny jest całkiem okej. Nie ma problemu. Można zjeść. Popić białkiem i kalorii będzie naładowane po treningu. Zaraz pójdziemy sprawdzić, co tam się dzieje w tym burgerze. No dziewczyny, to potańczysz, Maja? A co to ty tutaj? Straszysz ludzi?
Duszczenku, kto ci tak nauczył? Duszczenku, robisz tak, co? Zaraz ci wypadnie szczęka. Gaja. No ty jesteś aktorką już, a Maja też, tak? O, tak. Dziewczyny, ale wy rozrabiacie. I co to, będzie walka znowu? Tak. Tak? No, Maja. Mhm. To tak, wujek nagrywa? Tak. Tak? No. A, cześć mówisz, tak? Zrób się haj. Hello, powiedz. Haj. Haj, o. Ale ty będziesz aktorkę, kurczę, widzę. Zobacz, jaka balerina na paluszki chodzi. Pokaż, jak chodzi. Wow. Oho. Ale mi dajecie to ostro. Jakie zadowolenie jesteście. Dobra, idziemy mamy szukać. Nie wiem, gdzie mamy poszła. Idziemy zobaczyli. O, buziaki wysyłasz, tak? Buziaki wysyłajcie do kamery. Do widzów. No, do widzów buziaki. Tak, zróbcie. Buziaki. Nie? Się zawstydzili. Super. Dobra, lecimy. O, ty też chcesz? No tak, o, poczekaj, no, opa, tak to nie możesz ubrać, opa. Tak, biceps robi, dwie rozrabiary. Mama, tylko kurtka mamy została, zobaczcie, co tu się dzieje. Idziemy szukać mamy. Opa. O, damy szkółkę. A, kapcie to później będzie, dziękuję. Tak. Okej, okay, idziemy. Kontrolę się ubrałem, ale dzisiaj pogoda taka, że to pada, to słoneczko świeci, tak nie zrozumiesz, z której strony atakuje. Ale teraz załatwiliśmy parasolki już też od słońca i również od deszczu, żeby fajnie było. Wiadomo. Cześć. Oczywiście. To po kolei. Po kolei. To dalej robimy. Ale dla niej. Okej. Pan teraz zrobi śmiech? Okej? Okay. Dzięki. Mogę zdjęcie? Chodź. Okej. Okay. Położę na hajry. Dzięki. Dobra, po czym rozpoznać, że spierdol. A, okej. Okay. Dobra, idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Jak tam idzie. Cześć, cześć. Cześć. Smacznego w kuchni. Jak tam? Smakuje? Hardkorowo. Hardkorowo. To właśnie się liczy. Nie ma dzień dobry. A, dzień dobry, dzień dobry. Widzę, dlaczego nie mogę się dodzwonić tutaj. Na mój burger to ja zawsze muszę czekać cały dzień i nie dostaję na końcu. Bo mówię, się skończyło. Chyba telefon wyłączony macie, ja nie wiem. Działa. Ale dzwonię i nic. Nikt nie odbiera. A wyciszony jest. No, kto wyciszył? Przyznajcie się, kto wyciszył telefon? Zaraz wyjaśnimy sprawę. I udają, że nie słychać, nie? Dobra, parę razy. Dobra, idziemy, nie przeszkadzamy tutaj jeść wszystkim. Jak widać, dużo się dzieje ciągle. Kolejka nie maleje, czy weekend, czy w tygodniu. W tygodniu trochę więcej delikatnie, ale już sobota, niedziela to jest naprawdę hardcore. Ledwo się wyrabiałem w kuchni. Potrzebuję już większy lokal otworzyć. Na pewno ktoś tam już mam chętnych na franczyzę. Pytanie, czy będzie franczyza? Oczywiście, że będzie, tylko szczegóły dopinamy wszystko do kupy. Myślę tak miesiąc, dwa wszystko będziemy odpalać. Także kto będzie chciał biznesu założyć, no to pisać na stronie burnejkaburger@gmail.com. Tam wszystkie szczegóły podamy, co i jak.
No i tak dzisiaj dzień wygląda. Musimy zaraz się wybrać, gdzie czekamy. No ale jak widać, kochana moja musi też na kuchnię pomagać, bo po prostu z wszystkimi zamówieniami ciężko się wyrobi dzisiaj. 5 osób na kuchni i cały czas jest po prostu pompa, można powiedzieć. No dobrze. Dobra, dzisiaj może skończymy ten vlog. Do zobaczenia wszystkich na 4 czerwca już na gali w Gdańsku. Jak już wspomniałem, link pay-per-view daję pod spodem filmiku. Kto jeszcze nie ma, to zakupujcie i oglądajcie. Będzie pompa.